Cześć, witam Ciebie w tym odcinku. Będę świetnie ukrywał to, że jestem zdenerwowany, bo wszelki sprzęt mi dzisiaj tutaj zawodzi i mam mnóstwo perypetii, ale nic nie było, jest wszystko super. Będę mówił do takiego mikrofonu, żeby trochę też zminimalizować czynniki zewnętrzne. Będziemy mówić o związkach. W zasadzie walę do konkretu, bo nie chce mi się tu stać, powiem Ci szczerze. Chodzi mi o to, że bardzo wiele osób umawia się ze mną na konsultację Scape po to, żeby ratować związki. Zazwyczaj jak już jest coś spierdzielone, no to wtedy szukają metody, jak to naprawić. Troszeczkę tak jak wtedy, gdy jesteś chory, szukasz sposobu na to, żeby wyleczyć się, zamiast dbać o profilaktykę, prawda? Profilaktyka jest lepszym rozwiązaniem, bo pomoże Ci ustrzec się choroby. I dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o tej profilaktyce. Zazwyczaj jest tak, że ta druga strona, czyli ta, która do mnie zgłasza się o pomoc, jest to facet, zazwyczaj wina jest po środku. Nie stało się tak po prostu, że ta dziewczyna zaczęła go olewać lub podziękowała mu za związek, że się na niej zawiódł. Nie dzieje się tak, że doczekasz w tym związku takiego momentu, że czujesz się strasznie zaskoczony. Jeśli wszystko robisz dobrze i jeśli masz świadomość związkową na tyle wyostrzoną, żebyś był w stanie zauważyć, wyczuć pewne rzeczy, które dzieją się w relacji, które zwiastują problem w przyszłości. Więc czym są takie rzeczy? Porozmawiamy, kurczę, jak zwykle trochę szalenie i niezorganizowanie. Temat wybierałem przed kamerą, jak już nacisnąłem rec. Powiedzieć o tym czy o tym? Dobra, powiem o związkach. Więc jak zawsze, nie wiem co chcę powiedzieć, ale mówię. Po pierwsze, zdiagnozuj sam, czy twój związek jest odpowiedni. Po tym, czy nie zmieniła się, nie przeniosła się w inne miejsce ta granica twojej niedostępności i tu gdzieś zgadzania się na rzeczy, które nie leżą w twoim interesie. Biorąc pod uwagę to, co było na początku w stosunku do tego, co było później. Bardzo często, jak już prowadzę konsultacje ratujące związki, dochodzimy w rozmowie do tego, no facet się przyznaje, że od jakiegoś czasu, no to relacja wyglądała troszeczkę inaczej niż wcześniej. Na początek trudno było go zdobyć, na początek był facetem wartościowym, który miał jakieś swoje życie, swoje kobiety, swoje zabawki, swoje klocki, a później jak wszedł w związek, na początek był dla niej chłodny. Jak ja to słyszę, jak ja to sobie przypominam z tych wszystkich konsultacji, na początek byłem chłodny, na początek byłem zdystansowany, ale gdzieś to się w końcu zmieniło, kiedy zaczyna ci zależeć na dziewczynie, to zmieniasz i wtedy zaczynasz być takim facetem, który godzi się na więcej. Uważaj też na wyznania, cudowne wyznania. Jeśli zbiera ci się na takie płaczliwe wyznania, jak ja mówię o tych wyznaniach, to mi tak widzę, nie wiem, ugotowane kluski. Mi się tak kojarzy jak takie ciepłe, miękkie kluchy. To są takie wyznania, kiedy leżą takie dwa klopsy pod tytułem ty i twoja dziewczyna w łóżku. I kiedy zbiera ci się na wyznania, że jesteś dla mnie ważna. Jakieś takie, wiesz co, wyznania są spoko, bardziej to, co komunikujesz kobiecie całym sobą, to powinno wystarczyć już do tego, żeby ona wiedziała to, że ty jesteś, że traktujesz ją poważnie. A już takie wyznania, takie przesadne wyznania, bym to powiedział, mówiące o tym, jak tobie na niej zależy, jaka jest cudowna i ta rozmowa, kiedy wynika jakby z twojej ingerencji, to bardzo często jest to już ten moment, w którym jesteś troszeczkę poddany jej. W którym to ona ma to troszeczkę więcej władzy w tym związku niż ty. Tak trochę bez takiej, powiedzmy, konwencjonalnej podpory strzelam teraz w tym momencie tymi moimi wnioskami, ale bardzo wątpię w to, czy się mylę, bo statystycznie patrząc po tych wszystkich konsultacjach, które odbyłem, jest pewna wspólna płaszczyzna dla tych wszystkich relacji, w których nie wyszło i przeważnie wtedy, kiedy dochodzi już do takich wylewów z twojej strony w stosunku do dziewczyny, to bardzo często jest to już wtedy, kiedy role są odwrócone, kiedy to już zaczyna ci zależeć na tej dziewczynie i przekraczasz granice robienia dla niej rzeczy, których wcześniej nie robiłeś i których to robienie bywa zgubne. Wiesz, kiedyś taka kobieta powiedziała Bad Boyowi chorwackiemu wodzicielowi: wiesz, z nami modelkami to jest tak, my jesteśmy super laski, my latamy za facetami, których nie możemy zdobyć, ale jeśli choć troszeczkę zdobędziemy władzę nad facetem, na którego polujemy, wtedy zaczynamy się nim nudzić i szukamy następnego wyzwania. I tak się zastanawiasz pewnie teraz, czy ta gra jest warta świeczki, cały czas dbać o to zainteresowanie, chodzić i śledzić, czy czasem nie spadła mi ta atrakcja u swojej dziewczyny, czy to jest takie męczące. Nie, słuchaj, to nie jest męczące, bo ty nie powinieneś robić tego na siłę, tylko powinieneś taki po prostu być zawsze.
powinieneś być w stanie, kobieta, inaczej ci powiem, kobieta jest trochę jak woda i ona, wiesz, woda znajdzie najmniejszą szczelinę w tamie i spowoduje katastrofę i tak samo jest z kobietą, ona cały czas będzie sprawdzać, gdzie jest twoja granica. Przykładowo, mieszkam sam, żyję w jakiś sposób, jest mi z tym świetnie i nagle pozwoliłbym jakiejś dziewczynie zamieszkać ze mną. Potem dziewczyna stwierdza, że powinieneś zmienić nawyki swojego dnia codziennego, bo doszła do wniosku, że nie robisz dobrze czegoś, co mógłbyś robić jej względem. I w sumie wcześniej byłeś taki niedościgniony bohater i ona się tobą jarała, że ty jesteś taki fajny. Potem ona wprowadza co rusz nowe standardy. Jesteś facetem, który kocha podróżować. Jeździłeś 2 razy w roku na wycieczki. Miałeś pewien swój schemat, w jakim to robisz. Dawały ci one bardzo dużo szczęścia. Teraz dziewczyna stwierdziła, że powinniście mieć pieniądze na coś ważnego, powinniście zmienić samochód. I ona tak cały czas naciska, że już wybrała, że wie, jaki to jest samochód. Ty kolejną rzecz robisz dla niej. I nawet nie wiesz, kiedy tracisz własną tożsamość. Robisz się facetem, który na coraz więcej rzeczy godzi się, na które normalnie by się nie godził. Ona dzwoni do ciebie w środku nocy, żebyś przywiózł ją od koleżanki, bo była na imprezie u koleżanki i nie będzie przecież szła na pieszo. Czujesz strach przed tą kobietą, bo patrzy ci w oczy, mówi, że zależy jej na tobie i żebyś jej nie zawiódł. Więc kurwa, zrób to dla niej, albo spłoniesz. Bardzo często faceci są twardzi na początku, a potem pozwalają, żeby kobieta weszła im na głowę. Najgorsze jest to, kiedy godzisz się na małe rzeczy, które nie są ci w smak na początek znajomości, bo jak godzisz się na te małe rzeczy, to jest to tak jakby klinem do tego, żeby wsadzić większy łom i bardziej rozchylić twoje granice, abyś godził się na trochę większe rzeczy, które nie są ci w smak. Potem godzisz się na większe i większe i każdy z tych razów, kiedy godzisz się na rzecz, która nie do końca ci leży, zabiera ci testosteron i schodzisz na pozycję faceta, który traci jaja. To jest jeden z powodów, dlaczego dziewczyny tracą szacunek do facetów, z którymi są w związku i w pewnym momencie ich nie szanują, szukają wyzwania. Teraz powiem ci o drugim, równie ważnym powodzie, dla którego związki się sypią. Faceci są pieprzonymi ślepcami na znaki od kobiet, że coś tym kobietom się nie podoba. Dam ci przykład. Wyobraź sobie, że chciałbyś być ze swoją dziewczyną. Jest super laska, tylko że jak się śmieje, robi takie niektóre tak robią i to mega inteligentne dziewczyny prowadzące swoje firmy. Ja to już parę razy słyszałem, to jest jak świnie się śmieją. No teraz mi taki akurat głupkowaty przykład tutaj wskoczył. Wiesz, ja za cholerę nie chciałbym na przykład być z kimś takim, kto by tak robił. Zwracasz uwagę dziewczynie, czy by mogła się tak nie śmiać? Może delikatnie na początek. Skąd się u ciebie bierze taki śmiech? I może dziewczyna, widzisz, delikatnie w taki sposób możesz dać jej do zrozumienia, że ci się to nie podoba. Jeśli ona jest inteligentna, to skontroluje to. Jeśli nie, powiesz jej innym razem, wiesz co, ale mogłabyś tak nie robić, jak idziemy do moich znajomych. Proszę cię, bo to tak trochę dziwnie brzmi, no nie? Chociaż w domu. Jakby była inteligentna, znów powtarzam, bardzo dałoby jej to do myślenia i już by się tak nie śmiała. Postarałaby się objąć to kontrolą. Ale wyobraź sobie, że ona ignoruje twój znak i po prostu śmieje się tak dalej. No i tak sobie myślisz, mam dziewczynę, niby jest wszystko spoko, no ale ma wadę i nie chce jej zmienić. Na razie to toleruję, ale nie podoba mi się to. Ewidentnie mi się to nie podoba. Potem jest kolejna rzecz. Chodzicie do twoich znajomych i ona tam dostaje takiego małpiego mózgu, że uwielbia w towarzystwie bez przerwy opowiadać o tym, jaki jesteś beznadziejny. Wyjmuje twoje wady i mówi: a mój Łukasz jaki jest, kochana, a mój Łukasz to potrafi puste pudełko mleka po wypiciu wstawić do lodówki z powrotem. Tak, to jest właśnie mój Łukasz, to jest cały on. I na przykład zaczyna mieć, znaczy powiela takie zachowania. Wracasz do domu, mówisz: kochanie, nie mów w towarzystwie na mnie takich rzeczy. Skąd ci się to kurwa bierze do głowy, czy nie masz tematów do rozmowy? Ty zawsze musisz coś na mnie gadać, proszę cię, nie rób tego. Ona mówi: och, dobrze, uspokój się, słoneczko, uspokój się. Okej, już nie będę mówiła. Dobra, nie będę mówiła, tak? Okej, dogadaliście się, niby w półkutni. I nigdy nie przestaje tego robić. Mówi to i mówi wciąż, gdy jesteście u znajomych. W końcu pewnego magicznego dnia spotykasz dziewczynę, która traktuje cię z szacunkiem, która nie śmieje się jak świnia i mówisz swojej ukochanej, że zrywasz z nią, że to jest koniec związku, ona
jest zdziwiona, dlaczego kurwa mać, dlaczego on mnie rzuca, bo byłaś głucha na te wszystkie sygnały drobne, które on tobie dawał i teraz odwróć sytuację. Kobiety, właśnie częściej dzieje się odwrotnie, kobiety dają mnóstwo sygnałów swoim facetom o tym, co im się nie podoba. Kochanie, może byś się ubrał inaczej, wychodzimy z domu. Kochanie, kupiłbyś sobie fajne ciuchy. Kochanie, nie noś tego swetra, wyglądasz w nim jak wieśniak. Serio, kobiety mi się skarżą na swoich facetów, że wstydzą się za nich. Że ma złoty charakter, ale wygląda jak gówno. Że jak chodzi z nim po ulicy, to się za niego wstydzi. Mówiła mu 400 razy, ale jak po prostu grochem o ścianę, nic nie dociera. I kobiety mówią, żeby facet nie szczał na klapę, żeby zmywał gary, cokolwiek mocno przeszkadza i go o to proszą, albo w cechach charakteru, albo w jakichś zachowaniach. Faceci to po prostu bagatelizują, uważają to za damskie gadanie i w pewnym momencie trafiają na faceta, który jest bystry i który słucha, co ta kobieta mówi, w taki sposób, żeby nie zakrzywdzić jej uczuć, żeby nie poczuła się skrzywdzona. I ona wie, że on stara się dostosowywać pewne zewnętrzne elementy swoich zachowań, tak żeby jakoś nie trafiać na jej nerwy. Ona również dla niego się zmienia. Jest fajna relacja. Widzisz wtedy taką kobietę, która dostosowuje się, której zależy, i żegnasz swoją dziewczynę. Więc uważaj na to. I teraz możesz nie wiedzieć, jak połączyć ten punkt 1 z punktem 2, no bo w pierwszym mówiłem, że uważaj, żebyś dla dziewczyny nie zmieniał szczególnie jakichś rzeczy. W drugim powiedziałem, że żebyś uważał na sygnały, co może sugerować, żebyś zmieniał się dla kobiety. Nie, nie rezygnuj ze swojego życia i uważaj na to, żeby nie być pantoflem, żeby nie robić takich rzeczy, które powodują, że czujesz się, jakbyś nie miał jaj, że nie chcesz, ewidentnie nie gra to z twoim wnętrzem, ale godzisz się tylko i wyłącznie dla kobiety. W takich sytuacjach nie rób tego dla kobiety. Ale pamiętaj, że życie w związku wymaga jakichś poświęceń. Jeśli mieszkałeś przykładowo sam i na przykład nie zmywałeś naczyń i zostawiałeś je na cały dzień, czasami resztki jajecznicy z rana były jeszcze na kolację, gdzieś na szafce leżały, no to licz się z tym, że drugą stronę takie zachowania, przykładowo jak właśnie tę, mogą bardzo drażnić. I jak zaczniesz zmywać po sobie, to nie jest to, że ty się robisz pantoflem, bo zmywasz po sobie. Musisz nauczyć się rozróżniać te dwie rzeczy. Ale pamiętaj, pierwszy punkt, czyli nie bądź pantoflem. Jesteś alfa, jak jesteś w grze, kiedy jesteś w związku z kobietą, na której zależy ci, zamieniasz się w pantofla. Uważaj, żeby tego nie zrobić, się w tego pantofla nie zamienić. Druga rzecz, słuchaj oczekiwań kobiet, bo one bardzo często, i to często subtelnie to robią, dają ci do zrozumienia, co im się mocno nie podoba. One tak jakby krzyczały, wiesz co, jesteś prawie doskonały, tylko ta rzecz strasznie mi przeszkadza w tym, żebym mogła kochać cię w pełni. Postaraj się w taki sposób na to spojrzeć i zmień tę rzecz, żeby ona mogła kochać cię w pełni. Ale zimno. Udało się dotrwać do końca tego filmu. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybuj, lajkuj, ciesz się życiem. Ciesz się związkiem, póki jeszcze masz, bo jak nie, będziesz musiał skończyć u mnie na konsultacji. Pozdrawiam, do zobaczenia.